Wyszła grupa młodzieży z przewodnikiem na tą Sokolicę i mimo tego, że tam są barierki, przewodnik spadł z tej Sokolicy. Ale to teraz było? No jakieś 2,5 do 3 tygodni. Ale muszę wam powiedzieć, że młodzież tym faktem się wcale nie przejęła. Nawet go nie szukali. Zeszli z Sokolicy do Szawnicy i w kiosku Ruchu kupili sobie drugi przewodnik po pieniądzach.